Wystawa Liszkowskiego jest bardzo ciekawie pomyślana, ponieważ ona dzieje się dzisiaj. To, co on pokazuje, to są pewne zdjęcia, dokumenty, jego przetworzenia historii, ale faktycznie ona sięga jeszcze swoją pamięcią, jeśli można mówić o pamięci wystawy, sięga jeszcze do lat 70., kiedy Witek Liszkowski zaczynał swoją drogę artystyczną w czasach tak zwanego konceptualizmu. To był okres, w którym jego jakby mistrzowie, do których zresztą tutaj na tej wystawie również odwołuje się, kwestionowali istnienie sztuki jako takiej, sztuki w tym sensie tradycyjnym czy konwencjonalnym. Stawiano pytania, czy jeszcze ta sztuka istnieje, czy w ogóle ona ma jakieś szanse kontynuacji. I te takie pytania kwestionujące dotychczasową sztukę były o tyle charakterystyczne dla tamtego okresu, bowiem konceptualizm negował w ogóle istnienie tak zwanego dzieła materialnego, stawiał na myśl, na postawę, na działania. I faktycznie Witek wraz ze swoimi współpracownikami w tamtym okresie, czyli w latach 70., był znany z wielu aktywności, czy tak zwanych działań. Dzisiaj mówimy, że to są performance'y, wtedy mówiono jeszcze o happeningach. Sam widziałem niektóre z tych działań polegające na pewnym prowokowaniu publiczności, wciąganiu publiczności w swoją aktywność, po to, żeby w jakiś sposób właśnie spróbować określić, czym to jest to, co nazywamy sztuką i to, co się działo w tamtym czasie. Innymi słowy, był to taki pogląd, który określiłbym jako w pewnym sensie uniwersalistyczny, a więc odnoszący się do sztuki jako takiej, do całego tego obszaru, który nazywano czy obejmowano pojęciem sztuki. Z tym, że już wówczas również zaczynały się pewne problemy związane z wyczerpywaniem się tych koncepcji czysto konceptualnych. Temu zjawisku jakby, do tego zjawiska przyczynił się przede wszystkim tak zwany głód obrazów, jak to wtedy nazywano. Mianowicie pod koniec lat 70., na początku lat 80. nastąpił nawrót, czy zaczęto coraz częściej wracać do tradycji malarstwa, ekspresyjnego sposobu wypowiadania się artystów. I wtedy właśnie ten konceptualizm, czy już nawet pewne koncepcje postkonceptualne, znalazły się w bardzo zdecydowanym kryzysie. Wielu artystów z tamtego okresu nie potrafiło się już w latach 80. jakby odnaleźć w tej nowej sytuacji. Właśnie Witek należał do tych, którzy potrafili znaleźć dla siebie swoją własną niszę. Zajął się jakby pewną kontynuacją swoich pomysłów wcześniejszych, ale już jakby przetworzone one były przez i wzbogacone przez inne media, w tym również malarstwo odwołujące się do fotografii, bo dla niego zawsze fotografia czy film i zbliżone sposoby wypowiedzi zawsze były bardzo bliskie. Innymi słowy, przebrnął przez ten okres trudny, a jednocześnie jakby kontynuował to, co on nazywał wtedy sztuką osobistą, czy takim podejściem bardzo osobistym. I faktycznie na tej wystawie to jest widoczne. On tutaj sięga pamięcią i przywołuje różne zjawiska z przeszłości, oddaje jakby hołd swoim mistrzom i kolegom, z którymi współpracował. Ja bym to nazwał, że jest to takie przypomnienie tej wielkiej rodziny, jaką oni tworzyli, ci artyści, którzy zaczynali w tych czasach konceptualnych. Stąd myślę, że można tutaj nawet użyć pewnego sformułowania, że przeszedł od tego uniwersalnego podejścia do sztuki do takiego swoiście wernakularnego, czyli kiedy pokazuje się jakby to, co jest bliskie, rodzinne. Proszę zwrócić uwagę, że w wielu rodzinach na
regałach stoją zdjęcia wnuków, stoją zdjęcia całej rodziny, które jakby oddają ten charakter tradycji i pewnych wartości, jakie są w rodzinie pielęgnowane. I tutaj też można by było to odnieść, że on w sposób dosłowny też włączył swoich najbliższych w tą dokumentację, a jednocześnie pokazał tą swoją rodzinę w cudzysłowie, tych artystów, z którymi współpracował, z którymi tworzył. To wszystko, co zbudowało jego postawę, ona dzisiaj jest oczywiście już zupełnie inna niż to było w latach 70. W końcu minęło dobrych 30-40 lat, a więc sytuacja jest diametralnie różna. Niemniej jednak ta wystawa jakby potrafiła, sięgając w przeszłość, sięgając do pamięci, stworzyć jakąś nową wartość. I to ta nowa wartość jest tutaj przeze mnie bardzo wyraźnie podkreślana i należy się temu jakby ukłon. Witam wszystkich na mojej wystawie Fluktuacje – Sztuka osobista. I w pierwszej kolejności pragnę podziękować dyrektorowi Igorowi Wójcikowi, dyrektorowi OKiS-u, za umożliwienie zrealizowania tej wystawy. Oraz dziękuję swoim kuratorom Andrzejowi Sajowi i Manfredowi Batorowi. Jesteśmy w legendarnej galerii, która niejedno widziała i przeżyła naprawdę spektrum ogromnych sukcesów fotograficznych, ale nie tylko, około fotograficznych, konceptualnych. Dlatego jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem tutaj zaistnieć z tą wystawą. Również z tego powodu, że niejednokrotnie uczestniczyłem w przeróżnych imprezach w latach 70., właśnie w imprezach multimedialnych, konceptualnych, związanych z fotografią. Ta wystawa składa się z trzech części. Pierwsza część jest poświęcona sztuce osobistej, czyli sztuce, która ma charakter intymny, erotyczny, związana jest z pewnymi kompleksami młodego człowieka, fascynacjami. Jak pisałem wtedy, uznałem, że problemy związane z seksem i z erotyką są problemami uniwersalnymi, dotyczą nie tylko mnie, ale ogromnej rzeszy młodych ludzi. Ale tam również był problem w tych pracach konceptualny, problem znakowania, problem użycia różnych kontekstów fotograficznych, tak zwanych zmian morfologicznych w ramach systemu znaków. Wtedy, kiedy na przykład przejaw czułości, kiedy objęcia, pocałunki przeradzają się w raptowne gesty, które są brutalizacją. Te gesty po prostu przemieniały się w sposób transformacyjny, płynny, niejako filmowy. W związku z tym to była taka praca związana z poznawaniem medium fotograficznego, z poznawaniem zapisów fotograficznych, które następowały, które realizowałem w gruncie rzeczy na zajęciach struktur wizualnych w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w pracowni Andrzeja Leszka Kaćmy i Andrzeja Lachowicza. Więc to jest ta pierwsza część związana z intymnością, z narracją właśnie erotyczną. Następna to są prace dyplomowe pod nazwą Pytania i były to diametralnie już inne prace związane z poznawaniem, rozpoznawaniem istoty sztuki, z pytaniem o to, czy sztuka ma sens społeczny, czy jest możliwa walka z alienacją jednostkową poprzez język sztuki i praktykę artystyczną. Były to pytania o zaangażowanie artysty, o społeczny wymiar sztuki. Również pytanie o to, czy sztuka nie zmierza do samounicestwienia, czy nie jest na tyle destruktywna, że może przestać istnieć, czy te pesymistyczne teorie Witkacego spełnią się, czy społeczeństwo konsumpcyjne zupełnie zapomni o sztuce. Więc to było penetrowanie możliwości odpowiedzenia na istotne pytania, wtedy dla mnie bardzo istotne, nadal dla mnie bardzo istotne, o istotę sztuki. Niejednokrotnie, można powiedzieć, były one nieistotne dla odbiorców, ale były bardzo istotne dla mnie. W związku z tym właśnie, że zadając takie pytania, uznałem, że jesteśmy grupą mocno wyalienowaną, postanowiłem ze swoją sztuką wyjść na zewnątrz, poza obiekty
związane z nurtem artystycznym, poza galerie i poza struktury uczelnialne, bezpośrednio na ulicę. I takie akcje zacząłem realizować, one miały wspólny tytuł Współczesność, Wyznanie, Współczesność, Dwa Światy. I na początku realizowałem je samodzielnie, a później już realizowałem te przedsięwzięcia z Lechem Broszkiem, z Wiesławem Miśkiem, z Gwalbertem Miśkiem, włączał się do tego wszystkiego Roman Kołakowski, aktorzy kalamburu ze Staszkiem Wolskim oraz awangardowy, późniejszy muzyk awangardowy, Kaman. Tych osób było bardzo wiele, byli również poeci, więc to były działania interdyscyplinarne, które były charakterystyczne dla Wrocławia, ponieważ tutaj mieliśmy do czynienia zarówno z Festiwalem Teatru Otwartego, z propozycjami Grotowskiego, który wychodził poza struktury teatru i były bardzo mocno, że tak powiem, osadzone w realiach wrocławskich, co pokazuje dokumentacja fotograficzna na tej wystawie. Natomiast część ostatnia, związana z tym, z tą jakby sferą ambiwalencji, nie wiem, czy to jest dobre określenie, fluktuacji, nadal bardzo osobistej i nadal bardzo takiej spontanicznej, w gruncie rzeczy bardzo transformacyjnej, zmiennej, ponieważ posługującej się za pośrednictwem bardzo wielu mediów, w tym malarstwa, fotografii, rysunku, cytatów, instalacji, które są zrealizowane na stołach, no to jest generalnie jedna instalacja związana z retrospekcją, ze wspominkami, związana przede wszystkim z oddaniem hołdu dwóm ludziom, którzy mieli dla mnie wielkie znaczenie. Tą pierwszą osobą jest Andrzej Lachowicz, który był moim mentorem w latach 70., a w latach 90. zachęcił mnie, żebym nie rezygnował ze sztuki i dalej kontynuował praktykę artystyczną. W gruncie rzeczy dzięki niemu i dzięki jego ripostom i takim, no, takim korektom mojego życia codziennego, ja do tej sztuki w latach 90., na początku lat 90. powracałem. Po tym okresie konceptualnym, po tym niemożności znalezienia się w neoekspresji, po tych szumnych i bardzo takich, no, nawet antyracjonalnych wystąpieniach lat 80. powoli wracałem do sztuki dzięki namowie Andrzeja Lachowicza. A druga postać, Lech Mrożek, no to jest postać, z którą byłem związany pod koniec lat 70. Razem tworzyliśmy, właściwie tworzyliśmy początek Centrum Sztuki Współczesnej, ponieważ to bardziej stała się idea niż jakaś struktura zorganizowana, ponieważ no, nawet nie było miejsca i nie było warunków w Pałacyku na powołanie takiego centrum. Ale idea była pluralistyczna, polegała na tym, że chciała być to idea konstruktywna, łącząca bardzo wiele różnych przeciwstawnych postaw artystycznych i przejawów tych postaw w galeriach ogólnopolskich, tak abyśmy mogli się konfrontować, dyskutować, wspierać, ale w ramach jakby wzajemnego zrozumienia, wzajemnego poznawania się, a nie działania osobno w jakichś strukturach, enklawach pozamykanych, także nie byłoby możliwości wspólnego dyskutowania. O Lechu Mrożku napisała profesor Anna Markowska piękny post, który w gruncie rzeczy mnie sprowokował do zrealizowania tej dolnej części właśnie w galerii fotografii, w którym mówi o tym, że on był poetą dnia codziennego, że artystów, że sam siebie ściągnął z piedestału bycia artystą w społeczeństwie na rzecz człowieka dyskutującego i człowieka, który pragnie z ludźmi nawiązywać dialog. To było o tyle istotne w tych latach 70., że metasztuka, sztuka skomplikowana, sztuka związana z poznawaniem samej siebie, uczyniła dużą wyrwę między komunikacyjną, między artystami a odbiorcami albo potencjalnymi odbiorcami. I między innymi to mnie do Mrożka przyciągnęło, że on wraz z Janem Świdzińskim proponował nurt sztuki kontekstualnej, który bardzo mocno odcinał się od konceptualizmu, a sięgał właśnie do działań prospołecznych, socjologicznych. No i w ten sposób zaczęła się nasza przyjaźń artystyczna, bo o takiej można mówić. No więc oddaję hołd swojemu przyjacielowi artystycznemu, który odszedł niecałe pół roku temu,
I takie, i najbardziej jak gdyby, no, w gruncie rzeczy smutne, ale naturalne jest to, że na zdjęciach z różnych akcji ulicznych mamy do czynienia z ludźmi, których nie ma. Umarł Roman Kołakowski, niedawno odszedł Staszek Wolski. Czyli jesteśmy pokoleniem już w sposób naturalny odchodzącym. Uważam, że należy przypominać artystów, należy przypominać ich dorobek, robić to w sposób, moim zdaniem, najbardziej atrakcyjny, jak potrafimy to czynić, najbardziej uczciwy i szczery. W związku z tym dalej jest to sztuka osobista, sztuka, która próbuje być retrospektywna, która próbuje sięgnąć w głąb swojej przeszłości, ale być aktualna poprzez nagromadzone przeróżne media, poprzez właśnie kolażowy charakter, poprzez instalacyjny charakter. No w ten sposób pokrótce bym to wszystko, co tutaj można zobaczyć, opisał. Wystawa Witolda Giszkowskiego pod tytułem Fluktuacje, sztuka osobista, ma dla mnie szczególne, właśnie osobiste i ze sztuką związane znaczenie. Artystę poznałem 10 lat temu, zresztą dokładnie tego samego dnia i w tych samych okolicznościach, co ciebie, drogi Mniamosie, realizując ten materiał. A więc w trakcie rozgrywającej się w scenerii wrocławskiego rynku akcji Budujemy Miasto Sztuki. Kiedy to dowiedziawszy się o niej w internecie, przyszedłem z tak zwanej przysłowiowej ulicy, wtedy dokładnie Podwala, z zapytaniem, czy mógłbym namalować obraz w jednym z pokoi sztuki, które to pokoje zresztą są jedne z wizytówek artysty. Spotkanie to zaowocowało kilkuletnią współpracą przy projektach malarskich Fundacji OK Art, współtworzonej właśnie przez Witolda Liszkowskiego, a także artystów Mariusza i Jana Mikołajków oraz liczne wspierające ich grono, między innymi syna artysty Krzysztofa Liszkowskiego. Ideą przyjętą przez inicjatorów tych przedsięwzięć jest możliwie jak najszersza i kompleksowa partycypacja środowisk, w których rozgrywają się te akcje, a więc od pierwszego etapu prac takich koncepcyjnych, projektowych, po zaproszenie do współrealizacji murali, malowideł, a więc współdziałanie profesjonalnych artystów, plastyków z osobami, które często, a właściwie najczęściej, nie miały do tej pory kontaktu ze sztuką. Przy okazji tych działań objawiło się, wydaje mi się, że sporo talentów, a na pewno wśród wielu osób obudziła się pewna pasja twórcza. Jakie działania, strategia partycypacyjna, czy szerzej spotkanie z innym, dialog za pośrednictwem sztuki jest zresztą jednym z głównych aspektów twórczości Witolda Giszkowskiego. Oczywiście nie jedynym, mamy bowiem do czynienia z artystą legitymującym się przez wiele lat powstającym, bogatym, zróżnicowanym dorobkiem artystycznym o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej, zarówno dorobkiem praktycznym, wizualnym, jak i teoretyczną, filozoficzną refleksją na temat twórczości własnej czy szerzej sztuki, czego dokonywał między innymi w ramach grupy Sztuka i Teoria. Laureata wielu stypendiów i odznaczeń, między innymi nagrody z dziedziny kultury i sztuki Marszałka Województwa Dolnośląskiego czy Złotej Odznaki Związku Polskich Artystów Plastyków. Jego twórczość była również szeroko i często komentowana przez wielu uznanych autorów, myślicieli. W tym miejscu chciałbym polecić dwie pozycje wydane w ostatnich latach przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Jedną z nich jest książka Andrzeja Mazura, syntezy zawierająca eseje krytyczne, w tym jeden poświęcony artyście Liszkowskiemu, jak i właśnie tą książkę powstałą pod redakcją Igora Wójcika, w całości poświęconą twórczości artysty, zawierającą interesujące teksty oraz bogato ilustrowaną. Od początku Witold Liszkowski w swojej sztuce stawia pytania o granice
pojmowania, możliwości poznania rzeczywistości przez człowieka oraz możliwości wyrażania go w akcie twórczym. Pytania te odnoszą się zarówno do sfery takiej osobistej, prywatnej, własnych namiętności, intymności, relacji ze światem i z drugim człowiekiem, jak i pewną misją artysty i jego mocą sprawczą. W przypadku tej ekspozycji mamy do czynienia z dwoma odrębnymi formalnie i stylistycznie częściami. Na pierwszą składają się prace archiwalne, cykle fotografii i elementów instalacji, a więc prace z przełomu lat 70. i 80. minionego stulecia, cykle pytania, struktury osobiste, czy sztuka osobista i współczesność, oraz druga część, najnowsza, premierowa, powstała specjalnie przy tej okazji, tytułowa dla samej ekspozycji, to jest Fluktuacje, sztuka osobista. Instalacja, która jest tłem dla tego nagrania, instalacja multimedialna składająca się z szeregu notacji rysunkowych, malarskich, fotografii, obiektów wpisanych wcześniej, pomalowane przez artystę w przestrzeni galerii ścian. Realizacja ta stanowi pewnego rodzaju oddanie, upamiętnienie, oddanie hołdu dwóm postaciom, które miały bardzo ważny wpływ na wtedy jeszcze młodego adepta sztuki. To jest pana Lecha Mrożka, związanego między innymi z Romualdem Kuterą i Anną Kuterą, Galerią Sztuki Najnowszej, oraz z Andrzejem Lachowiczem, znanym, wybitną postacią, kojarzoną między innymi z Triennale Rysunku we Wrocławiu czy z Galerią Permafo, szerzej sztuką permanentną. Andrzej Lachowicz w tekście, który kiedyś poświęcił twórczości Witolda Liszkowskiego, zauważył, że jest absolutnie przekonany, że twórczość ta spotka się w przyszłości z docenieniem, uznaniem i tego byliśmy i jesteśmy świadkami, jak również, że jest naprawdę świadomym, zintelektualizowanym poszukiwaniem, wyrażaniem własnego siebie oraz próbą poszukiwania, znalezienia istoty świata i człowieka. Możliwością wejścia w ten świat autonomiczny, unikatowy artysty jest ta ekspozycja, do której zwiedzania zapraszam Państwa serdecznie do 16 kwietnia.